podobnie jak wczoraj będziemy rozważać jeden z tekstów biblijnych zaproponowanych przez papieża Franciszka w jego orędziu na Wielki Post tegoroczny. Dzisiaj jest to fragment z listu do Galatów z drugiego rozdziału. Przeczytamy wersety od 19 do 21. Możecie powstać. Z listu do Galatów. Ja dzięki prawu umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. I już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. To zaś, co teraz przeżywam w ciele, przeżywam w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem usprawiedliwienie jest dzięki prawu, to Chrystus umarł na próżno. Oto Słowo Boże. Usiądźcie. Z tych trzech wersetów dla papieża w jego przesłaniu najważniejsze są, najważniejsze jest to stwierdzenie. Z Chrystusem zostałem współprzybity do krzyża. Żyję ja, ale już nie ja. Żyje we mnie Chrystus, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Przyjrzyjmy się temu Słowu i poddajmy się też temu Słowu, ku czemu ono nas prowadzi. W tym Słowie jest najpierw zakodowany obraz Boga, jaki się objawia w Jezusie Chrystusie. To jest obraz Boga ukrzyżowanego w Jezusie Chrystusie. Papież Franciszek pisze tak. Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości. Spójrz, zobacz tego Chrystusa ukrzyżowanego, zobacz Go. I nie tylko zobacz, tylko kontempluj to, co widzisz. Po co? Pozwól się zbawiać zawsze na nowo. Daj się oczyścić. Więc mamy obraz Boga, który przez nasze spojrzenie, przez naszą kontemplację, przez nasze spotkanie z Nim, nie, ma nas prowadzić do oczyszczenia. I ma nas prowadzić do zbawienia. Obraz Boga. Jaki? To jest obraz Boga, który słyszeliśmy, wydał samego siebie za mnie. Wydał samego siebie. Wydał na krzyż. Tu jest bardzo ważne to, że właśnie Bóg w Jezusie Chrystusie sam siebie wydaje. Że ten krzyż, na którym on wisi, nie jest żadną zasadzką, w którą wpadł. Nie? Nie jest żadną zasadzką, w którą został schwytany. Krzyż jest wybrany przez niego. Wisi na krzyżu, bo siebie samego wydał. W wolności. To jest jego wybór.
nikt go nie postawił pod przymusem w takiej sytuacji. Cały Wielki Post czytaliśmy te teksty o Jezusie, który raz po raz wymykał się tym, którzy go chcieli zabić, nie? Bo godzina jego jeszcze nie nadeszła. I wydawało się im, że już go mają, wydawało się, że już go albo ukamienują, albo ukrzyżują, albo strącą ze skały. Za każdym razem przechodził między nimi i się oddalał. Więc jeśli teraz wisi na krzyżu, to tylko i wyłącznie mocą własnej decyzji. Wisi na krzyżu, bo wydał siebie. Ciekawe, papież Franciszek tę decyzję Boga, żeby wydać siebie, opisuje idąc za Benedyktem XVI i przytacza fragment z encykliki Deus Caritas Est. Przepiękny fragment, to jest 12 punkt. Posłuchajcie. W jego śmierci na krzyżu dokonuje się zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie. Ten zwrot właśnie Franciszek wyciągnął z Benedykta, że to wydanie się Jezusa na krzyż tak naprawdę jest decyzją całej Trójcy, jest decyzją, która jest jakoś podejmowana wspólnie do tego stopnia, że Bóg występuje przeciwko sobie samemu. Ojciec tak umiłował świat, że Syna swego dał. I dając swojego Syna na krzyż, Ojciec występuje przeciwko sobie, przeciwko swojej miłości do Syna. Bóg się zwraca przeciwko sobie. Benedykt tłumaczy to tak. Jest to miłość w najbardziej radykalnej formie. I ciekawe, bo potem może stąd jest też inspiracja franciszkowa. Spojrzenie skierowane na przebity bok Chrystusa. Więc znowu mamy popatrz, nie? Popatrz, popatrz. Gdzie? Popatrz na przebity bok Chrystusa. Co zobaczysz? Spojrzenie na przebity bok Chrystusa zawiera to, co było punktem wyjścia tej encykliki. Bóg jest miłością. To tu może być kontemplowana, znów to samo słowo, co u Franciszka, ta prawda. Wychodząc od tego, można definiować, czym jest miłość. Poczynając od tego spojrzenia na przebity bok ukrzyżowanego Jezusa. Poczynając od tego spojrzenia, chrześcijanin znajduje swą drogę życia i miłości. Piękny tekst. Nie? Piękny tekst. Patrzymy na Chrystusa, który siebie wydaje. Patrzymy na Boga, który zwraca się przeciwko sobie samemu, wydając Syna. Wydał samego siebie. To jest zwrot, który często wraca w piśmie. I zawsze on opisuje rozmaite formy miłości. U świętego Jana Jezus życie swoje daje jako dobry pasterz. Jezus życie swoje daje jako przyjaciel. Nie ma większej miłości niż jak ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Ta forma miłości, przyjaźń, polega na tym, że wydajesz siebie, dajesz życie. U świętego Pawła mąż wydaje siebie żonie. To jest wyraz miłości małżeńskiej. Mężowie, miłujcie żony. Tak jak Chrystus umiłował Kościół, wydał samego siebie za Kościół. To jest ta relacja wydania siebie za Kościół jest wzorcem dla każdego męża, który ma wydać siebie za swoją żonę. Więc w tym słowie wydał się jest zawsze wpisana jakaś forma miłości. Nie? Pasterskiej, przyjacielskiej, małżeńskiej, oblubieńczej. Każda forma miłości jest w tym wydawaniu siebie. Jest też w tym słowie wydał siebie samego jest wskazanie na bezinteresowność, na służbę.
Jezus mówi sam o sobie, Mateusz zapisał to w 20 rozdziale, że Jezus nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i wydać swoje życie na okup za wielu. Tu się pojawia nowa myśl, bo to wydanie się za nas jest znakiem wielkiej miłości Boga, która ma nam przynieść wyzwolenie. To wydanie się Jezusa Chrystusa za nas jest ceną naszej wolności. List do Tytusa. Wydał samego siebie za nas, aby nas odkupić od wszelkiej nieprawości. Apokalipsa, 1:5. Jezus Chrystus nas miłuje i przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów. Jest wyzwolenie, uwolnienie od grzechu, od nieprawości. To jest wpisane w to słowo. Wydał siebie jako na okup za wielu. Tam pada takie greckie słowo litron. Litron to jest okup, który jest składany za niewolnika. Dosłownie. Litron to jest greckie słowo, które oznacza okup zapłacony za niewolnika. To jest słowo, które się na Jezusie spełniło z całą dosłownością, z absolutnym realizmem. 30 srebrników, cena niewolnika, tyle zapłacono za Jezusa. I kiedy Jezus też wisi na krzyżu, to umiera śmiercią niewolnika. To jest więcej niż dosłowne, że On jest tym, który jest okupem uiszczonym za mnie, żebym ja został z tej niewoli wypuszczony, żebym został wyzwolony. Nie? Wokół tego przez wieki zbudowano całą wielką teologię. Nie? Komu Jezus płaci? To sobie zostawcie na medytację własną. Komu Jezus płaci te 30 srebrników? Tę cenę za mnie. Kto to dostaje? Paweł w 1 liście do Tymoteusza, 2:6. Wydał siebie samego na okup za wszystkich. Akurat ten tekst przytaczam dlatego, że to jest tekst, który dość niedawno całkowicie mną wstrząsnął. No, z racji na to, że tu jest użyte troszkę inne słowo. Ten okup tu akurat nie jest nazwany litron, tylko antilitron. Anti to znaczy przed, uprzednio, wcześniej. Czyli on ma jeszcze cały szereg innych znaczeń, ale chyba w tym tekście, nie wiem, ja nie jestem filologiem greckim, ale w tym tekście chyba właśnie znaczy tyle. Czyli, że Jezus jest jakby uprzednio zapłaconym okupem. Wcześniej uiszczonym okupem. Zanim ja jeszcze się dostanę do niewoli. Zanim ja jeszcze się dostanę do niewoli, to On już jest tym okupem. Zanim ja trafię do niewoli, to w Bogu już jest ta możliwość, żeby mnie wykupić. Zanim ja jeszcze wpadnę w te wszystkie swoje biedy, w te wszystkie tarapaty, zanim ja zgrzeszę po raz pierwszy, to Bóg w Jezusie już przygotował sposób mojego wyzwolenia, cenę mojej wolności, cenę mojego powrotu do Niego. To jest tak niesamowite, to nie jest w ten sposób, że to bycie przed okupem, bycie Jezusa Chrystusa jest dopiero odpowiedzią na ludzki grzech. To jest predyspozycja w Bogu, która jest wcześniejsza niż ludzki grzech.
jest wcześniejsza. To jest chrześcijańska wersja tego, co tak przepięknie też przepowiadają nasi bracia we wierze, czyli Żydzi, którzy mówią, że Mesjasz jest stworzony jeszcze przed powstaniem świata. Właśnie, że Mesjasz jest pomyślany przez Boga, jest stworzony przez Boga, zanim jeszcze jest potrzeba zbawienia. W Bogu taka postawa jest od zawsze. To nie jest tak, że w Bogu ta postawa pojawia się dopiero jako reakcja na zło, które zaistniało, jako reakcja na mój grzech. Nie, ta postawa, którą my nazywamy miłosierdziem, nie, w Bogu jest pierwotna. W Bogu jest podstawowa. Nie wiem, jak to powiedzieć lepiej, ale to jest wpisane w to, że kiedy Bóg nas stwarza, to stwarza nas wolnymi właśnie. I kiedy stwarza nas wolnymi, to w tym stworzeniu, w to stworzenie jest wpisana możliwość. Możesz Boga kochać, odpowiadać pozytywnie na Jego miłość, ale możesz się obrócić plecami i odejść. I oczywiście, że to odwrócenie się plecami i odejście będzie tak naprawdę odejściem w niewolę, albo nawet lepiej powiedzmy odejściem w śmierć. Nie? Ale w Bogu jest niezwykłe to, że zanim to się stanie, zanim ja tak idiotycznie w życiu wybiorę, a wybiorę nieraz w ten sposób, że wejdę w niewolę, wejdę w to, co mnie zabija, nie, to naprawdę najbardziej przejmujące, nie? W Bogu jest to, że zanim ja to zrobię, to w Nim już jest obmyślony sposób na mój powrót. Ja jeszcze nie wszedłem w śmierć, a w Bogu już jest gotowość odrodzenia mnie na nowo do życia. On jest miłością, która jest gotowa zawczasu. To jest właśnie przed wszystkim. Zawczasu Bóg jest gotów. Nie obmyśla dopiero, co zrobić, jak już się mleko wylało. Nie musi się wylać. Nie musi się. Nie wiadomo, kiedy się wyleje. Nie wiadomo, jak bardzo się wyleje. Nic jeszcze nie wiadomo. A Bóg jest gotów kochać człowieka na przepadłe. Bóg jest gotów kochać człowieka właśnie miłością, która jest uprzednia, która jest miłosierdziem uprzednim, jest miłosierdziem odwiecznym. Antilytron. To wtedy widzimy to wydał samego siebie, widzimy to nie tylko w tej realizacji takiej historycznej, nie, w odpowiednim czasie i miejscu w Jezusie z Nazaretu, tylko wtedy to wydał siebie, widzimy jako wpisane w odwieczną tożsamość Boga, w Jego istotę. Bóg po prostu jest taką miłością. Nie chce być inną. Jest taką miłością zawsze. Jest taką miłością najpierw. Oczywiście wtedy, kiedy to widzimy, papież mówi: popatrz na to. Popatrz na to. Popatrz, zobacz, kim on jest. Jaki jest. To jest tak ważne, bo my mamy cały szereg idiotycznych obrazów Boga. My sobie sami tworzymy obrazy Boga, których się potem boimy. Nie? Albo w imię których po prostu Go zostawiamy. Nie? Tyle razy mam w głowie takie spotkania z ludźmi, młodymi, starymi, wszystko jedno. Się pytają, jak zaufać Bogu? Jak mu zaufać? Ale ty go znasz? Ale ty, żeś się mu przyjrzał? Ale tyś go zobaczył, kim on jest? Tyś go naprawdę posłuchał? Tworzymy sobie obrazy Boga, potem jesteśmy pełni strachu i słusznie. Nie? Sam bym się bał.
takiego obrazu Boga, który sam stworzę, sam bym się bał. A On jest przed okupem. On jest uprzednim okupem. To jest, Bóg jest zawsze, nie wiem, jak otwarte łono, które gotowe jest nas przyjąć na nowo i od nowa urodzić. Popatrz, popatrz, popatrz. Czyli wtedy można postawić pytanie, czy właśnie, czy takiego Boga można odrzucić? Można. Jedno, czego nie można, to nie można go zrazić do siebie. Ale odrzucić go można. Że tym odrzuceniem nigdy nie spowoduje to, że On mnie odrzuca, że On mnie ma dość, nie? I że On rezygnuje. On od zawsze czeka, jeszcze Go nie odrzuciłem, On już jest gotów na taką sytuację, już ją obmyślał uprzednio. Nie? Wiem, to są takie, gdzieś tam w tej chwili przypominają mi się takie teksty, nie, o tym, że Boże miłosierdzie jest dwojakie, nie? Nie. Ale dość często w naszym życiu Boże miłosierdzie jest właśnie zawczasu. Kiedyś słyszałem taki obraz, nie? Jak matka ma dziecko i wie, że dziecko będzie gdzieś tam biegać po południu, to, no to ma do wyboru tak, albo jak się małe wywali, a się wywali, to jest przecież jasne, że się wywali, bo tam jest kamień jeden, drugi, tam jest dołek, tam jest jakaś gałąź urwana, no więc się wywali. No, jak się wywali, to miłość polega na tym, że bierzesz bandaż, wodę utlenioną i no i reagujesz, ratujesz od zakażenia, opatrujesz rany. Ale może być miłość inna, której nigdy nie zobaczysz. Nie? Znaczy, zanim ten mały rano wstanie, żeby biegać, to mama wstanie przed nim, pójdzie i wysprząta ten placyk. I wszystko z niego usunie. Nie? Czy on się nie wywali? Nie wiadomo, może się wywali, może będzie aż tak zdolny do upadków. Nie? Ale po to, no, nie wiem, o samego siebie się potknie na przykład, ale Matka zrobiła wszystko zawczasu. Nie? Jest miłość, która przewiduje upadek. I już się z nim nie godzi. Już znajduje na niego lekarstwo. Więc to jest obraz Boga, który widzimy w Jezusie wiszącym na krzyżu, który się wydał na okup, przed okup, uprzedni okup, okup uprzedni do naszych grzechów. Do tego jeszcze wrócimy jutro, ale jedno z pytań, które ciągle wraca w tym Wielkim Poście, to jest pytanie o to, co zrobić ze swoimi grzechami. Tak? Nie ma możliwości, za bardzo możliwości spowiedzi. Nie ma liturgii pokutnych, nie organizujemy masowych spowiedzi po kościołach. Nie można tego... Tak? I teraz chodzę ze swoim grzechem. Co z tym zrobić? Wielu ludzi o to pyta. I odpowiedź, którą zawsze Kościół miał, od wieków miał i naucza od początku, nie wiem, na katechezeście chodzili, toście się tego uczyli. Nie? Doskonały żal za grzechy. Doskonały żal czym się mierzy? Miłością. Doskonały żal ma ten jeden warunek, że żałujesz swoich grzechów nie dlatego, żeś się poharatał, nie dlatego, że nie wiem, konsekwencje teraz cię przerastają i jakbyś mógł, to byś się cofnął, bo nie chciałbyś jeszcze raz tego przeramiać. Nie. Doskonały żal za grzechy to jest żal z miłości do Boga. I dlatego jest tak ważne zobaczyć, kim On jest, że On jest kimś takim, że właściwie nie sposób jest Go nie kochać. Możesz. Możesz, bo nikogo nie zmusił. To jest też coś, co mnie zawsze fascynowało. W spotkaniu z Bogiem nigdy nie masz doświadczenia bycia przymuszonym do czegokolwiek. Możesz patrzeć na ten krzyż, teraz ciężko, bo zasłonięty, ale patrzysz na niego i dalej jesteś wolny. Nie kupił cię nawet tą śmiercią. Nie ma żadnej pretensji. Ja dla ciebie umarłem, a ty...
Ale mamy, a ja ci dałem godzinę, a ty? My ze wszystkiego potrafimy zrobić tytuł do zapłaty ze strony Boga. Pretensja o wszystko, o każdy dar. Z Jego strony nie ma żadnej pretensji. Pełna wolność, pełna wolność. Ale patrz na Niego, zobacz tę miłość. To jest droga do tego, czym jest doskonały żal za grzechy. Obraz Boga. Oczywiście jest też w tym tekście, który słyszeliśmy, z Chrystusem zostałem współukrzyżowany, żyję ja, ale już nie ja. Jest też w tym tekście obraz człowieka. Paweł mówi też o sobie. Mówi, jestem współukrzyżowany, współprzybity do krzyża. Ale żyję. Już nie ja, tylko żyje we mnie Chrystus. Franciszek mówi tak. W orędziu. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa, bowiem wzrasta w nas ona nieustannie na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą. Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości. Ze względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna. Pozwala nam postrzegać i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących. Papież pisze w taki niesłychanie skondensowany sposób. Tu właściwie każda fraza jest ważna. Ale nie, mówi tak, Pascha Jezusa nie jest przeszłością, nie jest historią. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa nie są przeszłością. Dlaczego? Dlatego, że są rzeczywistością, która się teraz dzieje w nas. Jeśli tylko pozwolimy się wciągnąć dynamicę, jaka jest wpisana w umieranie i w zmartwychwstanie Jezusa. W tym jest siła, w tym jest dynamizm. I teraz jest... To jest wydarzenie, które ma nas wciągnąć do środka. Po to, żeby się teraz dokonywało na nas. I dlatego Paweł mówi, to we mnie teraz, we mnie dokonuje się i śmierć, współukrzyżowanie z Jezusem, we mnie się dokonuje śmierć, ale też we mnie dokonuje się życie, które jest życiem z Jezusem. Życie i śmierć dzieją się we mnie. I zasadniczo po to też patrzę właśnie na ukrzyżowanego Pana, żeby zobaczyć, na ile to, co widzę, mnie wciągnęło do środka. Albo na ile ja ten obraz noszę w sobie. To znaczy, umieram i zmartwychwstaję. Umieram i zmartwychwstaję. Czytaliśmy nie dalej jak półtora tygodnia temu Ewangelię o Łazarzu, o wskrzeszeniu Łazarza. Nie? Kościół ją czytał, prowadząc ludzi do chrztu w starożytności. Nam ją czyta, bo za 4 dni da Pan Bóg 5, będziemy odnawiać przyrzeczenia chrzcielne, odnawiać swój chrzest. W spotkaniu z Łazarzem widać, że jest śmierć, od której Jezus ratuje, ale jest też śmierć, przez którą przeprowadza. No, wybaczcie, zrobił wszystko, żeby mieć pewność, że umarł. Normalny przyjaciel tak się nie zachowuje, żeby się spóźnił 4 dni na pogrzeb. Od 4 dni leży w grobie, tak? Zrobił wszystko, żeby mieć pewność, że Łazarz jest w grobie. Ja wiem, jak to brzmi. Jest śmierć, od której Jezus cię ratuje. I to za cenę swojej własnej śmierci.
Jest śmierć, od której nas ratuje, ale jest śmierć, przez którą nas przeprowadza. I chce mieć pewność co do tego, żeśmy umarli. I to jest ta dynamika życia i śmierci w nas, nie? To jest dynamika paschalna. Umierasz i wstajesz, umierasz i wstajesz. Wstajesz do życia. Trzeba by powoli lądować, ale myślę, że powiem to dość szybko, nie? To umieranie, zwłaszcza kiedy czytamy teksty świętego Pawła, ma dwa wymiary. Co w nas musi umrzeć? Jaka jest ta śmierć, przez którą Jezus nas musi przeprowadzić? Nie. Musi w nas umrzeć grzech. A drugie to jest to, od czego dzisiejszy fragment z listu do Galatów się zaczynał. Musi w nas umrzeć prawo. Nie wiadomo, co jest trudniejsze w tym umieraniu, jedno czy drugie. Dlaczego jest trudno umrzeć grzechowi? Bo w umieraniu grzechowi nie chodzi wcale tylko o jakieś jedno czy drugie konkretne złe postępowanie. Posłuchajcie, jakie są kolejne odsłony tego, co znaczy umierać grzechowi, jakie są kolejne odsłony w refleksji świętego Pawła. W liście do Rzymian, 6 rozdział, 6 werset. Dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany, po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Podobnie w liście do Galatów 5:24. Nie, ukrzyżowali, ci należą do Chrystusa, którzy ukrzyżowali swoje ciało wraz z Jego pasjami i pożądaniami. Umiera nasz dawny człowiek. Tak naprawdę Paweł mówi, ja dawny umieram. Umiera stary człowiek, umiera też świat ostatecznie. To jest tak, że ciężko mi jest zrezygnować z jakiegoś grzechu, bo ja się po prostu z nim utożsamiam. I jeśli zrezygnuję z tego grzechu, to tak jakbym zrezygnował z siebie samego. Nie potrafię się od tego odciąć, bo widzę w tym tak naprawdę siebie, widzę w tym swoje szczęście, a czasami widzę nie tylko siebie, swoje ciało, jak mówi Paweł, czyli człowieczeństwo, tylko jeszcze widzę cały swój świat. Nie? Jak zerwę z tym grzechem, to mi się świat zawali. To, w czym upatruję całe swoje szczęście. Tu nie chodzi o zmianę jakąś taką. Niektórzy tak mówią, rekolekcje to tak, jest roślinka, trzeba wziąć sekator, trochę tam przyciąć, żeby ładnie wyglądało. Nie? Co ci z tego przecinania sekatorkiem, jak kłopot jest z korzeniem? Albo tak naprawdę z korzeniem i jeszcze z ziemią i wszystkim, co tam w niej siedzi. Nie? Pod Katedrą Łódzką już kilka razy dęby były wymieniane. Wszyscy się zastanawiają, czemu nie rosną. Kłopot jest, zdaje się, z ziemią. Nie? A nie z tym, że te dęby są chore. No. No to trzeba by zmienić całą ziemię. Tak? Znaczy, trzeba by zmienić świat, w którym żyjesz. No ale to jest strasznie trudne. Zerwać, umrzeć grzechowi. Nieraz, a to nie jest prawda? Jaką macie czasem możliwą inną radę dla człowieka, który tak siedzi w grzechu, że z niego na pewno nie wyjdzie, jak nie zmieni swojego świata, nie przeprowadzi się, nie zmieni środowiska, w którym funkcjonuje, nie zostawi kilku swoich kolegów. Nie? No powiedz mu, żeby to zrobić. To jest cała rzeczywistość moja, to jest mój świat. Nie? To jest moje ciało, ja bez tego nie potrafię funkcjonować. Śmierć grzechowi. Z tym światem nie żartuję. Paweł w liście do Galatów naszym właśnie 6:14. Przez krzyż Chrystusa świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Świat stał się dla mnie ukrzyżowany. To wszystko jest od wyjścia od tego grzechu, nie? Że umarłem grzechowi. Umarłem grzechowi i to dotyka mojego ciała, mojego człowieczeństwa, mojego środowiska, mojego świata. Dlatego jest trudno.
Ale jeszcze trudniej jest, przynajmniej tak pisze święty Paweł, umrzeć prawu. O tym zwłaszcza mówi list do Rzymian. Rzymian 7:4. Dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa, by złączyć się z tym, który powstał z martwych. Prawo, powiedzmy na skróty, ale tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Kiedy Paweł mówi o śmierci dla prawa, to mówi o śmierci dla takiego samozbawienia. Że mogę się zbawić sam. Że jest prawo Boże, które mówi rób to, 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 to i to. W ten sposób osiągniesz zbawienie. Sam się zbawisz. Sam się zbawisz. I takie podejście do życia, do takie wyobrażenie o świętości, takie podejście, takie wyobrażenie tego, co nazywamy nawróceniem, zbawieniem, usprawiedliwieniem, takie podejście Paweł nazywa przekleństwem. To jest coś, co mnie zawsze gdzieś mocno uderzało. To jest jeszcze raz list do Galatów 3:13. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił. Ja nie wiem, czy gdzieś Paweł napisał o tym, że grzech jest przekleństwem człowieka. Ale to napisał, że prawo jest przekleństwem człowieka. Znaczy, prawo samo w sobie, to Paweł w wielu miejscach pisze, jest dobre. Przykazania Boże są dobre. Należy ich przestrzegać, trzeba je poznawać, trzeba za nimi iść. Prawo jest wychowawcą. Wszystko jest w nim dobre. Staje się przekleństwem, kiedy człowiek od wypełniania prawa uzależnia swoje zbawienie. To znaczy, ja się sam zbawiam własną siłą. I to nas wpędza w taką postawę kupiecką wobec Boga. Nie? Robię to i tamto i siamto, bo ciągle chcę uzyskać zbawienie, chcę być usprawiedliwiony, chcę je sobie kupić swoim dobrym postępowaniem, swoim dobrym działaniem. Nie masz tyle. Nie masz tyle, żeby to kupić. Był winien 10 tysięcy talentów. Był winien 10 tysięcy talentów. Talent to jest 27 kilo złota. Policzcie sobie razy 10 tysięcy. Jest 270 ton złota. Ktoś ma tyle, to płaćcie Bogu za zbawienie. Nie. To jest podejście do Boga niewolnicze, handlowe, kupieckie. Paweł mówi, jesteś dzieckiem. Jesteś dzieckiem Boga, nie jesteś niewolnikiem. Dziecko nie kupuje niczego od rodziców. W życiu nie kupiłem nic od mojego ojca, ani mamy. Zawsze dostawałem. Nie kupuje się, to nie jest ta relacja. Relacja dzieciństwa jest relacją wolności, wzajemnej hojności, bycia dla siebie. Nie? To jest przekleństwo i to musi w człowieku umrzeć, bo inaczej nigdy nie będziemy z Panem Bogiem w tej relacji właśnie miłości wolnej, miłości, która jest miłością w rodzinie, miłością dziecka do ojca. Nigdy nie będziemy w tej relacji. Jak będziemy przygnieceni tym przekleństwem prawa. Bóg zesłał Syna swego, zrodzonego pod prawem, żeby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wam posłał Ducha Syna swego, który mówi Abba, Ojcze. Abba, Ojcze. To jest ta dynamika paschalna, która jest śmiercią. Co w nas musi umrzeć? Musi w nas umrzeć grzech i musi w nas umrzeć prawo.
I to znaczy samo zbawienie. Samo zbawienie, autozbawienie. To w nas musi umrzeć. Po to, żeby w nas się pojawiło życie. Żeby w nas się pojawiło życie. O tym życiu mówiliśmy dużo wczoraj, bo życie tak naprawdę to jest miłość. Nie? Czas paschalny nam to pokazuje, co znaczy zacząć żyć. Co znaczy wyjść z niewoli, tak, dostać wolność. Ale wyjść z tej niewoli to znaczy wyjść do narzeczeństwa z Bogiem, do miłości. Nie? I to jest dopiero życie. To jest dopiero życie. Franciszek napisał takie zdanie w orędziu. Pokazuje, na czym polega życie ludzkie i co w nas ma. Kiedy w nas rośnie życie? Papież mówi tak: dzielenie się w miłości czyni człowieka bardziej ludzkim. Dzielenie się w miłości czyni człowieka bardziej ludzkim. Gromadzenie grozi upodleniem go i zamknięciem w egoizmie. Czyli wracam do niewoli, kiedy dam się zamknąć w egoizmie. Natomiast rośnie we mnie człowiek, staje się bardziej ludzki, kiedy potrafię się dzielić z innymi, dzielić się w miłości. Nie wiem, czyście zauważyli to ostatnie zdanie, któreśmy czytali. Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości, ze względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna. Pozwala nam postrzegać i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących. Nie? Życie. Życie, które jest najpierw współczuciem, które jest zobaczeniem Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, ale jest też dotykaniem ze współczuciem Jego ran. Jest taka myśl, która jest refrenem w pismach papieża Franciszka. Chrystus zmartwychwstał, ale na zmartwychwstałym ciele ma rany, które możesz dotknąć. I co to są za rany? No to są ci, którzy są na przykład w kwarantannie. Albo to są ci, którzy są naszymi seniorami i nie mogą wychodzić z domu. Albo to są ci, którzy są w naszych DPS-ach. Albo to są ci, którzy są w naszych schroniskach dla bezdomnych. Albo to są ci, którzy nie są nawet w schroniskach dla bezdomnych, bo są na naszych ulicach. I można dotknąć rany Jezusa. Ale zaczyna się od współczucia. Zaczyna się od widzenia. A potem się w nas pojawia życie, które jest miłością. Jak się zaczynasz miłością dzielić, stajesz się coraz bardziej ludzkim, mówi papież. Rośnie w tobie życie, nie? Dynamizm życia. Na miejsce tego, co w nas umarło. Grzech i samozbawienie.